Na początku gratulacje dla drużyny Resowi za zwycięstwo. Cóż, no wiele mógłbym mówić i wiele na pewno mocnych słów bym musiał użyć, żeby to wszystko opisać, szczególnie to, co się działo w obronie naszego zespołu w pierwszej połowie. Nie można tak funkcjonować, nie można tak się zachowywać i myślę, że tutaj każdy, kto widział ten mecz, to nie trzeba być piłkarskim Einsteinem, żeby zobaczyć, że takie sytuacje nie przystoją na poziomie profesjonalnej piłki. I na pewno to jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Bardzo gorzki taki moment, ale trzeba brać za to odpowiedzialność. My za to bierzemy jako sztab. Odpowiedzialność bierzemy za piłkarzy. I wierzę, że piłkarze biorą odpowiedzialność za to, co robią na boisku. My ich oczywiście reprezentujemy, pracujemy z nimi, żeby byli jak najlepszymi piłkarzami. I najważniejsze dla nas, żeby oni słuchali i wykonywali tych rzeczy na boisku, o których od nich oczekujemy. A tak jak powiedziałem, to nie jest jakaś kwadratura koła czy fizyka kwantowa, żebyśmy nie mogli od nich tego oczekiwać. Jeżeli nie wykonują tego w takim sposób, jak chcemy, a zachowują się nieodpowiedzialnie i źle, to musimy się z tym liczyć, że będziemy dostawać takie bramki, które no nie powinny się zdarzyć. I takie bramki za łatwo padają. Dlatego tutaj na pewno głęboka i mocna analiza, głęboki rachunek sumienia i taki indywidualny, co robię, jak robię, bo na pewno gdzieś jest błąd popełniany. Nie chciałbym, bo dużo emocji takich negatywnych jest we mnie, nie chciałbym za dużo tutaj takich słów powiedzieć, bo wiemy, że to jest złe, jeżeli się nie panuje nad tymi emocjami, chce nad nimi zapanować. Powiedziałem, co uważałem w szatni zawodnikom, biorę za to wszystko odpowiedzialność i na pewno tego nie będę tak zostawiał, bo nie można tak funkcjonować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania od Państwa. Łukasz Szczepanin, Gazeta Supernowości z Rzeszowa. Panie trenerze, jakby miał Pan wskazać taki jeden główny czynnik, który zadecydował, że Resowa dziś wygrała wyraźnie to spotkanie, to byłaby głowa, mentalność, czy po prostu jakaś inna kwestia? Nie, nic z tych rzeczy. Skuteczność. W piłce nożnej, piłka nożna to gra bardzo taka przypadkowa, w której jest wiele przypadków, do którego dorabiamy dużo teorii. A wiemy, że to są indywidualne umiejętności techniczne przede wszystkim, przygotowanie fizyczne, oczywiście, tak jak on powiedział, mentalne, ale tutaj nie możemy powiedzieć, że piłkarze gdzieś mentalnie przegrali, bo to błędy, takie błędy, jakie my popełnialiśmy, nie robi się przez jakieś złe przygotowanie, bo technika musisz ją mieć i musisz ją umieć zastosować. To tylko to. My na treningach poświęcamy na to wszystko bardzo dużo czasu. I tutaj na pewno skuteczność Resowi była taka po prostu no, stuprocentowa, bo pierwsza akcja, w której Resowia znalazła się u nas w polu karnym, zadecydowała o tym, że padła bramka. To my mieliśmy piłkę najczęściej, przecież to my mieliśmy, Grolik miał piłkę na nodze i oddaliśmy ją ofensywnym zawodnikom Resowi, a później szereg błędów powstałych w ogóle, no, które no, nie przystoją, tak jak wcześniej powiedziałem. Kolejna akcja, znowu Resowia w naszym polu karnym i znowu bramka. To jest aż niewiarygodne, żeby stworzyć sobie, nie wiem, 20, z tego co widziałem w statystykach, 20 sytuacji bramkowych w pierwszej połowie, bodajże 9 czy 10, a Resowia 3 i przegrywaliśmy 3-0 czy 4, bo jeszcze jedna sytuacja, w której nie straciliśmy tej bramki. No tak nie można działać. Stąd też szybka reakcja, dwie zmiany. I tutaj na pewno no, szczególnie ci liderzy w grze defensywnej no, muszą brać odpowiedzialność za to, co się dzieje na boisku. Tak jak powiedziałem, no, na pewno skuteczność to był klucz. A z naszej strony no, brak tej skuteczności, no bo widzimy słupek, mieliśmy sytuacje, w których zawodnicy z Resowi wybijali piłkę, czy to z linii już bramkowej, czy gdzieś niecelnie uderzaliśmy w bardzo dogodnych sytuacjach. No,
jedni biorą odpowiedzialność, cały zespół i my wszyscy bierzemy za odpowiedzialność za skuteczność ogólnie, tak, w działaniach obronnych i czyli bronieniu i atakowaniu. No taka jest piłka nożna tutaj, tak jak powiedziałem, no tutaj piłka nożna od już dawien dawna jest taka sama. W niej dominuje technika, przygotowanie fizyczne i kto to ma, to wygrywa mecze, no i nie robi takich głupot i na boisku. I tutaj na pewno ta skuteczność była po stronie Resowi i ona wygrała zasłużenie, no, wykorzystała każdy nasz błąd albo i nawet duży błąd, czy nawet nie wiem jak nazwać, wielbłąd, bo no, nie przystoi tak się zachowywać. Na pewno muszę z moimi zawodnikami rozmawiać na ten temat, pracować, bo no, nie może tak być. No, to jest, myślę, że wiele lat się pracuje na to, żeby zyskać szacunek w świecie piłki w Polsce i nie można tego marnować i nie mieć szacunku w pewnym momencie do siebie i do swojego zachowania. I tutaj jest to po prostu no, złe.